Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Jest ze mną na linii Pani Joanna z Kielc. Niech będzie pochwalony Pani Joanno, Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen, na przekór możnym władcom i tyranom tego świata. Witam Panie Wojtku, witam słuchaczy. To było przywitanie pierwsze. To było przywitanie pierwsze, natomiast teraz przywitam się odmiennie. Od tego momentu, ponieważ wiele osób martwiło, że pani Joanna nagle zniknęła. Nie, pani Joanna jest cały czas jeszcze bardziej wzmocniona. Tak, drodzy państwo, każda porażka jest nawiązką sukcesu. W związku z tym witam panią Joannę, witam czcigodną panią Joannę, jak i również słuchaczy czcigodnych i po dobrej, i po złej stronie. Czcigodnych, naturalnie. To słowo będzie często używane od tego momentu z dużą ironią, ale ponieważ mam zamiar zrobić program w najbliższym czasie, czy to będzie niedziela, czy poniedziałek, zobaczę, na pewno nie później. I chciałbym Państwu przedstawić sytuację, jaka miała miejsce od tej pielgrzymki, od momentu pana Jacka, co zmieniło całkowicie obraz i rzeczywistość tym samym czcigodnego księdza Woźnickiego, drodzy państwo. W związku z tym myślę, że nawet jakiekolwiek emocje czcigodnych słuchaczy będą w taki sposób, w idealny, w tym momencie oczywiście, i elegancki, metodą merytoryczną przedstawione. Ponieważ dożyliśmy czasów, kiedy faktycznie nie można sobie powiedzieć, że coś nas może nie zaskoczyć. No nie, nie istnieje coś takiego, drodzy państwo. Na samym końcu naszej drogi życiowej może się okazać, że jeszcze coś dojdzie. Takie jest życie. Jedno jest pewne. Każdy człowiek w swojej mniejszości powinien kierować się przede wszystkim prawdą. To jest podstawa. Sercem, rozumem i odwagą. I żadno z tych elementów nie powinno ujść. Nigdy. Nigdy. Bo wtedy tracimy człowieczeństwo. Nawet to, co jest najtrudniejsze, czyli ta odwaga, jeżeli zostaje przemilczana, to tak jakby reszty nie było. I dlatego obiecałem sobie, drodzy państwo, tak, że rozłożę na części dosłownie milimetrowe to wszystko. A wiecie, że to potrafię. I że zrobię to najlepiej, jak do tej pory to zrobiłem. Najlepiej. A wiecie dlaczego? Bo nie ma większego rozczarowania dla mnie przez całe moje życie, 62 lata, jak właśnie ta sprawa. Ponieważ dzisiaj, oprócz tego mojego dłuższego wstępu, najważniejsza jest dla mnie pani Joanna, bo moja złość w pewnym stopniu jest podyktowana przede wszystkim tak wielkim zaangażowaniem pani Joanny, 10-letniej. Nie, panie Wojtku, nie, muszę przerwać. Panie Wojtku, nie, ja nie jestem tu najważniejsza. Może dla pana, ale ja muszę tu wkroczyć. Proszę bardzo. Panie Wojtku, doceniam to. To, co pan powiedział, ale nie, najważniejsze to jest, żeby nie zgubić kierunek, nie pogubić się, nie pogubić się w życiu i utrzymać ten kierunek za prawdą. Natomiast to, co się stało, no jest, muszę zabrać chyba głos, bo ludzie czekają na to i muszę się wytłumaczyć. Pani Janno, pozwoli tak. Pani, że zakończę tylko ten swój wywód. Prawda została zgwałcona. I państwo sami ocenicie, kto to zrobił. To wszystko.
Tak, pani Joanno, proszę. No, panie Wojtku, właściwie to ja powinnam zacząć. W ogóle to nie jest przemyślane. Wszystko to robimy tak, jak wszystkie programy. I tak ma być, pani Joanno. Że my nie na ma żywo, być nieprzemyślane. Zawsze na żywo. Ale pani Joanno, panie Wojtku, tak ma być. Program, jaki powstał do tej pory, był na żywo. Tylko był puszczany później, ale myśmy nigdy nic nie zmieniali. Jeden raz program, pamiętam, nagraliśmy, to go nie puściliśmy, bo wnioski były za wcześnie wyciągnięte. To tylko się nam zdarzyło raz. Więc takie odsądzanie nas, że my tu coś udajemy, kombinujemy, naradzamy się, no to jest błąd. I teraz też mówię to na żywo, co innego miało być. Miał pan nic nie mówić, ja miałam mówić, a jednak my w tej swojej gorliwości serc, tacy jesteśmy, jacy jesteśmy. Właśnie dlatego chciałam panu przerwać, bo ja wiem, że pana to boli, ale mnie boli bardziej, powiem. Dlaczego? Tak, zgadza się. Tutaj coś nie słychać, panie Wojtku, nie wiem. Czy pani mnie nie słyszy? Słyszę, ale jest jakiś pogłos. Jeszcze raz zadzwonię w takim razie. Akurat w tym przypadku musi być dobry podsłuch. Czasami ciężko jest zrozumieć złośliwość rzeczy martwych. Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. Nieosiągalny w tym momencie abonent. O Boże, panie Wojtku, nie mogłam w ogóle uruchomić telefonu. Chyba coś jest znak. Za przeproszeniem, jakieś licho albo inne moce nie pozwolą nam tego nagrać. Niech się pani nie martwi. O, jednego nie czego się. Nie mogłam uruchomić telefonu, nie mogłam odebrać. Miałam sygnał normalny, a nie mogłam przełożyć. Czy pani mnie dobrze słyszy teraz? Ja słyszę pana dobrze, a pan mnie? Bardzo dobrze. Jednego czego się nauczyłem, z pewnością do prawie perfekcji, to cierpliwości. Dobrze, pani Joanno, proszę mówić, ja będę słuchał i ewentualnie coś od swojej strony dokopsuję. Nie, bardzo proszę, no będzie to taka spowiedź chomika, jak to kiedyś zrobił właśnie Michał w Radiu Bez Granic. Tak mi się przypomniał ten chomik w kołowrotku, panie Wojtku, zakołowany całkiem. No i chyba ja takim kołowrotku też biegałam przez wiele lat. I myślę, że słuchacze, z szacunku dla słuchaczy, którzy mnie słuchali, muszę zabrać głos i zacznę od tego, że muszę przeprosić ludzi. To jest moim obowiązkiem, ale tylko tych, którzy naprawdę czuli się w sercu urażeni, którym było przykro, bo jeśli komuś zrobiłam przykrość, przez zachęcanie do tego księdza i krytykę, że nie ma żadnego odezwu, to tych ludzi wszystkich no przepraszam. Natomiast na pewno nie będę przepraszać wrogów i tych wszystkich, którzy no tak samo taki mają stosunek do księdza, jak i do mnie i tak dalej. Więc pani Joanno, przepraszam, muszę przerwać. Nie widzowie nasi nie mają z pewnością ochoty, by pani kogokolwiek przepraszała z prostej przyczyny. Również i oni są tak zawiedzeni, jak i pani, pani Joanno. Niepotrzebnie się przepraszać nawzajem za coś, co się robiło dobrze z sercem. Pani Joanno, dobrze, ale niech mi pani dokończyć.
bo niepotrzebnie mamy się przepraszać nawzajem za nasze dobre serce, dobre intencje i dążenia do prawdy, gdzie pewne rzeczy zostały zdemaskowane, za co możemy tylko podziękować panu Jackowi, ale nie przeprosić go, ponieważ u niego wystąpiła mimo wszystko podwójna lojalność. Co opiszę w swoim programie z detalami, drodzy Państwo. Zrobię to bardzo dokładnie, tak żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości co do czegokolwiek. Przede wszystkim do tych czcigodnych poczynań. Tak, pani Janno. Mimo wszystko, panie Wojtku, to pan to widzi jeszcze inaczej, bo przyłączył się pan do mojej walki rok. Ja 7 lat to robię, a wcześniej robiłam 7 lat taki sam błąd, wspierając księdza Ryzyka i Radio Maryja. 7 lat. 7 lat słuchałam, 7 lat wspierałam i dopiero w momencie, kiedy ojciec Ryzyk zaprosił sierżanta Joina Danielsa, się zdenerwowałam i pewne rzeczy tam powiedziałam głośno na antenie. Ale wcześniej też pisałam listy, takie, z których się dzieliłam, że w kościele się dzieje źle, żeby coś ojcowie robili i nie reagowali, nie powiedzieli mi, nie odpisali mi: pani Anno, proszę do nas więcej nie pisać, nie ubolewać o kościół, bo ja bym więcej nie pisała i radia nie słuchała, i radia nie wspierała. Więc jedyne pretensje, jakie mam też do ojca Ryzyka, wracając do tematu, że tego nie przerwał. I podobnie jest z księdzem Woźnickim. 7 lat pisałam i 7 lat się bałam, że za chwilę spadnę z ambony i mnie ksiądz ochrzani jak tych wszystkich ludzi. Żyłam w takim lęku. Spodziewałam się, że to się stanie i to się stało. Tylko czemu tak to długo trwało? Przecież mógł mi to wysłać e-mailem, bo e-mailem wysłał mi błogosławieństwo, jak powiedziałam, że walczę o niego. Dostałam znak krzyża, czyli błogosławieństwo do tej walki. Tak samo mógł mi cofnąć to błogosławieństwo już jakiś czas temu. Napisać mi: pani Joanno, nie podoba mi się pani język, ja się z panią nie utożsamiam, proszę księdza nie bronić. Ja bym to przyjęła. Ja potrafię się wycofać. Ja tylko jak z kimś walczę, to trudno mi zepchnąć ze swojego stanowiska. Natomiast jeśli mówi to do mnie osoba, która ma dla mnie autorytet, wielki autorytet, to nawet oczami mi może pokazać brak akceptacji i ja odejdę. Pani Janno. Tak zawsze było od dziecka, panie Wojtku. Pani Taka Janno. Byłam od dziecka, więc wystarczy pani mi Janno. Nie zwrócić uwagę. Pani Janno. Jak pani słyszy mój podniesiony głos, to proszę przez chwilkę przerwać i nie gniewać się na mnie, ale inaczej nie mogę. Ponieważ moja złość za to wszystko, co się stało, jest większa niż pani. Pani jest większy odczucie. Niepotrzebnie. Pani Anno, pani jest większe odczucie. Natomiast jeżeli pani mówi, że została pani zmanipulowana, czy że zbyt późno pani pewne rzeczy odkryła. Nie mogła pani odkryć wcześniej, z prostej przyczyny. Twarz została w 100% odkryta akurat w momencie prowokacji, tak to mogę nazwać, pana Jacka. I teraz pani Janno, wcześniej. Ale pani Janno, wcześniej każdy z nas widział wyższość czynu, gdzie jako jedyny ksiądz bił się o sprawy narodowo-chrześcijańskie, bo tak było. I to, co się stało, to obnażenie tej rzeczywistości, nasuwa się tylko pytanie. Czy... Ale panie Wojtku... Ale pani Janno, nasuwa się pytanie. Czy chce na siłę zrobić z siebie męczennika faktycznie? Gdzie to wszystko teraz wyszło? Bo to tu nie ma odwrotu, pani Janno. My żeśmy nie popełnili błędu, żeśmy go wspierali. Bo myśliśmy tą ideą szczerze. Bo żeśmy pewne rzeczy omawiali i nie zgadzali się również, że był tu na dole w stosunku do wiernych zbyt ostry, krytyczny, to prawda, ale mimo wszystko ta jego walka była wyjątkowo
trafna, jeśli chodzi o te kwestie walki z tym antykościołem. Więc to faktycznie trochę, bym powiedział, zacierało rzeczywistość, ale mimo wszystko dało to się przełknąć. Tak samo nasi widzowie reagowali. Natomiast to, co się stało, jest... Ja wiem, ale panie Wojtku, ja muszę przerwać, bo to punktować księdza jeszcze zdążymy. To ma być moja spowiedź, autentycznie. Dlatego ja nie chcę teraz, ma pani rację, żeby mnie pan żałował. Ja nie pani nie żałuję. Chcę żałowania. Ja pani nie żałuję, pani Janno, absolutnie. Ja żądam... Nie tłumaczył mnie. Ale pani Janno... Nie chcę tłumaczenia też. Ale ja nie tłumaczę panią. Ja żądam, by pani zrzuciła z siebie branie odpowiedzialności za niedopatrzenie pewnych rzeczy. Panie nie Wojtku, ma czegoś takiego. Jestem dorosłą osobą, popełniłam błąd. To nie był ja błąd. Muszę ten błąd. To nie był błąd, pani Joanno. Nie może pani przepraszać za to, był, że została... Tak jak i w wypadku Rydzyka był, bo był. I musiałam 7 lat dojść do tego, że Rydzyk ze swoim radiem Maria okłamuje ludzi. No tak było, panie Wojtku. Czy pani uwierzyła Rydzykowi w tych czasach? Uważała, że idzie w dobrym kierunku ideologicznym dla dobra Kościoła, tak czy nie? No uwierzyłam, skoro 7 lat słuchałam, panie Wojtku. Przecież to się jedno z drugim wiąże. Na pielgrzymki, jakie jeździłam, blokłam to moje dziecko i na różańcowe, i na moherowe. Panie Wojtku, no właśnie chcę powiedzieć, jaka byłam głupia. Ksiądz to stwierdził, że mam odstrzelony umysł i chciałam księdzu właśnie przyznać rację. Tak, proszę księdza, jeżeli ksiądz to będzie słuchał, mam odstrzelony rozum. Niech mi pan, panie Wojtku, pozwoli się spowiadać głośno i wyraźnie. Tak, mam odstrzelony rozum. Ja muszę bronić swojej kobiety przed samym sobą. Ale dobrze, niech pani mówi. A ja będę za chwilę czyścił to. A ja za chwilę będę to czyścił. To będzie pan bronił, jak będzie pan uważał. Ale na razie niech mnie pan nie broni. Niech mi pan pozwoli to powiedzieć. Proszę uprzejmie. Że miałam odstrzelony rozum. I w stosunku do naiwności wobec i hierarchów długie lata. Że zaczną bronić dzieci. Te listy, które pisałam wiele lat, to też była moja naiwność. Bo tu nie było do kogo pisać, tylko trzeba było żądać i walczyć od razu mocno i wyraźnie. Nie jęczeć, nie miauczeć i skowyczeć. Tylko walczyć, żądać. Biskupi, weźcie się do roboty, ratujcie dzieci, bo teraz to już jest pozamiatane. To był mój pierwszy błąd. Drugi, że słuchałam, wspierałam i nie będę tu o finansach mówić, żebym nie wyszła na jakąś złośliwą i małostkową osobę, ale to się wiązało i z moją biedą, że ostatni grosz faktycznie, to nie były pieniądze, których ja miałam w nadmiarze, więc mam prawo teraz to wykrzyczeć. Że czasem dziecku na buty nie miałam, ale dzieło Ojca Rydzyka wspierałam, bo wierzyłam, że jak tak mówi na tych Żydów, panie Wojtku, i tak co, dalej, przepraszam, na temat szosnki. To on chce Polskę odbić. Pomyliłam się, jak zobaczyłam sierżanta Joinę Danielsa, tak otrzeźwiałam, a już wcześniej wiedząc, co się dzieje w kościele, bo jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Ani z Radia Maria, ani od księdza Woźnickiego nie ma mi jednemu i drugiemu, ani Rydzykowi, ojcu Rydzykowi, ani księdzu Woźnickiemu, nie mam nic do zawdzięczenia, ponieważ tą prawdę to ja sobie wydrapałam w internecie, szukałam, zajęło mi to mnóstwo czasu, mozołu, ja sobie ją wydrapałam od niewydrapanych i ja ją sama znalazłam. To, że ja słuchałam ojca Rydzyka i księdza Woźnickiego, to nie znaczyło, że ja szukam u nich prawdy. Nie, szukałam tylko walki o polskość i o prawdę. W sensie takim, że to powiedzą, ale ja już tą prawdę wcześniej znalazłam. Więc to nie jest tak, muszę to powiedzieć i to podkreślić, że ja się nasłuchałam księdza i mówiłam to, co ksiądz mówi. Nie. Nie, ja to wszystko już wiedziałam. Dlatego jak znalazłam księdza Woźnickiego, to myślałam, że Pan Bóg mi rękę podał i to wszystko, co wiem, to teraz taki pobożny kapłan to wszystko powie w świat i może się Kościół zbierze, ludzie zbiorą i się Kościół odnowi. No popełniłam błąd. Byłam w tym naiwna. Więc przyznaję księdzu rację,
że po moim ciężkim życiu, w którym powiedział, że czytał moje listy, a nie wiem, a nie wiedziałam tego, że czytał, dobrze, że się przyznał, że czytał moje listy, z których wynika, bo mu trochę napisałam o moim ciężkim życiu, że przez ciężkie życie mam odstrzelony umysł i dlatego tak się zachowuje, jak się zachowuje. Więc chcę tu przyznać rację księdzu. Tak, miałam odstrzelony umysł po moim ciężkim życiu i zaufałam księdzu Woźnickiemu, po księdzu Rydzyku. I to był mój błąd. Natomiast osoby, które chciałabym przeprosić, to te, które faktycznie w sercu się poczuły urażone, bo są takie osoby, które mogły się czuć urażone. Ja nie mówię o pieniaczach i o krwiopijcach, którzy by mi teraz gardło chcieli przegryźć. Tych nie przepraszam. Przepraszam tych, którzy naprawdę gdzieś tam cierpią z tego powodu, że tak ich nachrzaniałam po księdza. Druga rzecz, panie Wojtku, i najistotniejsza, bo o tym zapomnę i w końcu nie będzie to, co chciałam powiedzieć, że najpierw to chciałabym przeprosić pana. Tak, i niech pan nic nie mówi teraz. I niech pan mnie nie broni przed samą sobą. Bo ja wszędzie żądając, walcząc o tą pomoc dla tego księdza Woźnickiego, po tych wszystkich forach internetowych byłam wyganiana, odsądzana od czci wiary, wyśmiewana i tak dalej. No widocznie oni to wszystko wiedzieli, ja nie wiedziałam tego. I ślepo wierzyłam, że faktycznie ten kapłan ma jakąś misję i coś się w tym kościele zmieni. No i nikogo nie znalazłam. A pan jakby udzielił mi tej pomocy. Więc największe przeprosiny moje, i tu niech pan nie zaprzecza, nawet nie ma o czym mówić, należą się panu. Ja pana wciągnęłam w tą wojnę i ten rok czasu ostatni to była taka walka, jakiej nie przeszłam w życiu. To, co myśmy doznali, oczywiście też w pewien sposób myśmy pyskowali, bo to była walka. Ale walka, która właśnie zmierzała do tego kierunku. Nie tyle broniliśmy księdza jako księdza, tylko prawdy, jaką ten ksiądz ze sobą niesie. I myśmy to często powtarzali, panie Wojtku, że bronimy prawdę, bo ten ksiądz mówi prawdę. Tak, bo mówi te rzeczy o kościele, które ja wiedziałam. Tutaj tego nie zaprzeczę. O tych sprawach posoborowych mówi dokładnie i nie zaprzeczam, mówi to, co ja znalazłam wiele lat wcześniej. Więc tu nie mam się, za przeproszeniem, do czego doczepić. Problem polega tylko na tym, że ksiądz z jakichś tam przyczyn jakby odrzucił, przeciwstawił się, nie chce tej mojej pomocy, nie musi jej chcieć. I ma do tego prawo, też bym tak powiedziała, panie Wojtku. Tyle, że naprawdę mógł mi to, bo ja w listach, jak pisałam, skoro czytał te listy i się dowiedziałam teraz publicznie, że były czytane, to w liście podałam mój numer telefonu, bo ja nie miałam kontaktu do księdza. I mógł mi na ten numer napisać, pani Anno, SMS-a. Proszę mi dupy nie zawracać. Już tak sobie pojadę kolokwialnie. Mógł. I ja bym już więcej tego nie robiła. Nie pisałabym listów, nie wspierałabym księdza, nie zawracałabym tym ludziom głowy. I jedno, co mnie bardzo męczy, to czemu trwało 7 lat? Bo inni, jak coś napisali, to spadali na kazaniu, zaraz była taka, siaka i owaka. A ja z tym lękiem, podszyta strachem, krytykowana i przez moich znajomych, i przez rodzinę, a po co ty sobie tym księdzem zawracasz głowę i tak dalej. No, robiłam, co robiłam. I przecież mógł mi ksiądz psztyczka w nos dać dużo wcześniej. To jest dla mnie bardzo zastanawiające, ale trudno. Widocznie jak jest ktoś naiwny, to długo ma być użytecznym idiotą i kiedy się już użyje, no to ma być w kąt wyrzucony. No może tak jest, może nie. I teraz tak, chciałabym powiedzieć ludziom, co ja zrobiłam, bo trochę musiałam mieć czasu na to. Najpierw to był dla mnie duży szok. Czy mogę się odnieść, czy mogę się odnieść do tych słów, co pani powiedziała, zanim się. Proszę zanim bardzo, pani panie Wojtku, ale nie za bardzo się nade mną tu litować. Ale w żadnym wypadku. Po pierwsze, nie przyjmuję żadnych przeprosin, to jest punkt pierwszy. Po drugie, dziękuję, że mi Bóg, nasz Bóg, ale nie pana Woźnickiego, panią zesłał. Po trzecie, pani Janno. Nie, panie Wojtku. Mogę dokończyć? Po trzecie, pani Janno. Pani naiwność, jak pani to określiła. I dlaczego nie tak... Nie pierwszy raz w życiu.
Pani Joanno, proszę mnie przerywać w tym momencie. Szanowna, czcigodna Pani Joanno. I jeżeli Pani mówi tutaj, że Pani naiwność, no niestety była duża i dlaczego wcześniej ksiądz pewnych ruchów nie zrobił, to można by było zapytać Pana Jacka Kabulaka. Przypuszczam, że on by odpowiedział na to pytanie. Ja natomiast odniosę się to do tego w moim następnym programie. Prawdopodobnie zrobię go sam, bez Pani Joanny i celowo bez Pani Joanny, ponieważ Pani Joanna będzie od przyszłych programów nową Panią Joanną, przez jakiś coś czas czcigodną Panią Joanną. Tak. A dlaczego? Dlatego, że 10 lat to jest bardzo dużo czasu, drodzy Państwo. Po 10 latach zrobić coś takiego, to... Nie, Panie Wojtku, 7. Księdza od 2010 do 2017 słuchałam Ojca Rydzyka. Rozumiem. Czyli przeszłam właśnie... 10 lat. Po 7 lat. Można by powiedzieć 7 lat tłustych, 7 lat chudych, ale chyba w obydwu przypadkach to było 7 lat chudych. Nie przypuszczam, tak nie przypuszczam, żeby można było znaleźć kogoś bardziej oddanego niż Pani Joanna, jeśli chodzi o księdza Woźnickiego, czyli dążenie do prawdy. Pani Joanna wielokrotnie mi powtarza... Znowu mnie Pan zaczyna bronić, Pani Joanna, Pani Joanna, Pani, Pani Joanna, Pani Joanna wielokrotnie mi mówiła, że absolutnie tu nie chodzi o księdza, tylko o prawdę, którą on głosi. Ta prawda została całkowicie przewrócona do góry nogami od momentu prowokacji pana Kabulaka, Jacka. Żeby każdy o tym wiedział, tu, od którego to jest momentu. Również to się tyczy mnie, również to się tyczy wielu słuchaczy, którzy wysłali nam komentarze, pani Joanno. Nikt tu nikogo nie będzie żałował. Panie Wojtku, ale pan to zrobi na tym programie. Natomiast ja nie chciałabym teraz tak właśnie tego udowadniać, tylko dać tylko wyraz na początek takiemu stanowisku mojemu na dzień dzisiejszy. Ale ludzie to będą sobie rozsądzać. Dobrze, ja nie wiem, co jeszcze ten ksiądz zrobi. Niech robi, co chce, powiem. Tylko, że ja już mu nie pomogę. I tu od razu chciałabym powiedzieć. Nawet gdyby ten ksiądz był już szarpany po więzieniach, jeździła za nim policja i te inne rzeczy, no ktoś powie, no jaką się właśnie okazała Francą, no wyszło. Tak, takie będą też głosy. Tak, być może. Tylko, że ja straciłam serce, a jak się straci serce, no to nie można udawać, że się komuś pomaga, bo byłabym, byłabym wredna i przeciwko sobie. Więc wam mówię szczerze, że tak jak mocno go broniłam, tak teraz niech bronią inni. Proszę bardzo, są tyle jest pobożnych ludzi w Polsce. Niech bronią inni. Być może pani Joanno, być może pani Joanno zacznie go bronić sam, szczęść Boże. A oczywiście, a może nawet i pan Zakrzewski, Olszański. I może to będzie ich przywódca razem z Guzem, stworzą świetny duet, bo Guz jest taki namiaśny, taki cukierkowy, tu będzie taki ksiądz bardziej ostry, więc razem to będzie dobra mieszanina, za nim Braun, Olszański i ten Piech i ci wszyscy. No po prostu życzę powodzenia. Niech go przyjmą, niech go bronią i tak dalej. No i znowu robię się napastliwa na tych ludzi, a miałam przepraszać. Panie Wojtku. Nie dobra, ma przeprosin, nie ma przeprosin, pani Joanno. Mnie się należy wyjaśnienie moim ludziom, którzy mnie słuchali, panie Wojtku. Wyjaśnić tak, ale nie przepraszać. Nawet mi wierzyli. Wyjaśnić tak, ale nie przepraszać. Pani Joanno, te osoby bliskie nam sercu nie oczekują przeprosin, ponieważ one same zostały tak samo zmanipulowane jak i my. Zwyczajnie, pani Joanno. Tak, ale ja się do tego przyczyniłam, uwiarygadniając tego księdza, bijąc się o niego, zabierając głos na YouTubie,
będąc właśnie wyganiana, odwyzywana, a jeszcze bardziej przez to broniłam, to ta moja odwaga, że nie mogli mnie zepchnąć z tej obrony, spowodowała, że ludzie, co się nawet nie interesowali, zaczęli mnie słuchać. I ja wobec tych ludzi mam największy wyrzut sumienia i niech mi Pan pozwoli to powiedzieć. Bo jakby nie było, to ja tą walką mogłam tych ludzi zwieść. I tylko do tych ludzi, jeszcze raz powtarzam, mój głos idzie, że przepraszam tych ludzi, jeśli bazując na mojej obronie poszli w myślenie moje i za tym księdzem. To jest mój obowiązek, Panie Wojtku, to zrobić. Może Pan się z tym nie zgadzać, to już w tym momencie mnie nie obchodzi. Pana przepraszam za co inne, tych ludzi za co inne. W sumie za to samo, bo Pan też poszedł za mną. Mi na YouTubie mówić, gdzie nigdzie nie miałam wejścia, Panie Wojtku. To u Pana rozwinęłam przez ten rok tą obronę, która księdzu okazało się, że nie była potrzebna. I teraz chciałabym przeczytać moje SMS-y, bo to pewnie ludzi ciekawi. Za co można kochać człowieka? Faktycznie za wyjątkową szczerość, tak jak w przypadku pani Janny. Tak, pani Janno, zapraszamy. Czcigodnej pani Janny. Nie zrozumiałam, panie Wojtku, jeszcze raz, bo nie zrozumiałam, że co? Za co można tak bardzo kochać ludzi? Przede wszystkim za ich szczerość. Prawdziwą szczerość. Tak jak w postaci, tak jak w postaci czcigodnej pani Janny. Matka mi powtarzała, że dobre była, zawsze mi mówiła tak, takie byłoby z ciebie dobre dziecko, ale masz niewyparzoną gębę i za bardzo mówisz szybko to, co myślisz. Oj, napietasz ty se w życiu, biedne dziecko. No i miała rację, że szczerość według mojej matki to była głupota, bo ona była innej natury, większą miała jakby wyczucie i dyplomację do ludzi. Ale o to chodzi. Że przeszło, że musiałam ten dzień, przetrwałam sobie trochę tak w środku lasu, bez YouTube'ów, bez tych wszystkich wiadomości, przemyślałam i jak mi już minęły ten pierwszy szok, te nerwy, to poczułam, to muszą ludzie wiedzieć, pewien rodzaj ulgi. Wracając z tego lasu, byłam 8 godzin w czwartek, wracając z tego lasu poczułam, jakby mi ktoś zdjął bagaż z pleców. Dlaczego? Dlatego, że ta obrona księdza, ale podświadomie, czekanie zawsze, bo zawsze czekałam, że dzisiaj to już spadnę z tej ambony i mnie ochrzani. No jutro to już na pewno. A jak list napisałam, w którym nieraz się tam nawet z nim dochodziłam, już nie będę Państwu tak szczegółów listów cytować, ale tak, ja się tam nawet i w listach stawiałam księdzu. Nie spadłam, nie uderzył we mnie, nie, to jutro uderzy. I ten lęk. To jest bardzo szkodliwy dla człowieka, bo cały czas się jednak walczy, ale podświadomie czekałam na to, że mnie ochrzani. I ten dzień się stał. I można powiedzieć, że jest to szokujące dla mnie, jest to pewien rodzaj cierpienia, ale też jest to, jakbym z więzienia wyszła, tak jak mówiliśmy, panie Wojtku. Jakby mi spadł bagaż z pleców. Ja już nic nie muszę, za przeproszeniem, ci, co mi zarzucali, udawać czy nie udawać. Ja jestem sobą. Nie tak jak śpiewa Agnieszka Fatyga, jestem tobą. Ja tu powiedziałabym, jestem sobą, naprawdę jestem sobą. Nie muszę tu nic już przed nikim nadrabiać, udawać, nie wiem, jak to jeszcze inaczej, panie Wojtku, powiedzieć. Tak, powiedział ksiądz, co powiedział, pojechał po mnie i ja już się nie muszę bać, że to się stanie. Ja mam to już za sobą, mogłabym powiedzieć. Spadło to jak kamień wielki głaz. Mam to już za sobą. I teraz chciałabym przeczytać, co jeszcze w tych nerwach napisałam, bo teraz to już to ze mnie zeszło. Ale jednak napisałam pani, to pani Janno, to znaczy, jestem z tobą, kto to tak? Napisał, bo nie dosłyszałem. Jestem tobą, to jest piosenka Agnieszki i Fatygi, którą słuchałam u Olszańskiego. To ładna pieśń, podobała mi się. Tylko, że ja właśnie nie jestem tobą, tylko ja jestem sobą. Jestem sobą. Już nie jestem tobą. Proszę księdza Michała, już nie jestem tobą. Jestem sobą. Taki do Olszańskiego, już nie jestem tobą. Jestem sobą. I tak można właśnie cały czas te błędy, które do Rydzyka, już nie jestem tobą i twoim radiem, z którym się utożsamiałam, ojcze Rydzyku i szanowni ojczulkowie, manipulanci pierwszej maści. Jestem sobą. I dlatego tak mi ta piosenka właśnie bardzo pasuje, ale już nie jestem tobą. Jestem sobą.
uwolniłam się od tego balastu. Ciężki balast zniosłam, obrywało mi się za niego bardzo. I no, co tam ksiądz jeszcze zrobi, to zrobi. Ja już go nie słucham. Nie interesuje mnie, co powie. Pewnie mi to powiedzą ludzie. Ale chcę się podzielić z tym, co napisałam na żywo, panie Wojtku. I przeczytam państwu, co napisałam 1 sierpnia, zaraz po tym. Napisałam kilka SMS-ów i chcę, żeby to wybrzmiało, bo może pan Jakub, bo jego numer dostałam. No tego nie powie. Ksiądz może będzie mnie dalej atakował, coś mówił, a nie powie, co jest napisane, więc ja to przeczytam. Szczerze, tak jak wszystko to mówiłam, mówię szczerze. Więc napisałam tak. Proszę winić mnie, a nie pana Wojciecha. To ja szukałam wiele lat pomocy i wsparcia dla księdza, ale znalazłam ją dopiero za granicami Polski. Tak, jestem wariatką, bo prawie 7 lat myślałam, że znalazłam dobrego kapłana, jak ziarnko gorczycy w beczce miodu, ale pomyłka, to pomyłka. No bo my kobiety przecież rozumu nie mamy. Pozdrawiam, pozdrawiam. Bezbożna od dziś baba z Kielc. Dlaczego tak napisałam? Bo można powiedzieć tak, że nie byłam bezbożna. Choć zawsze mówiłam, że nie jestem pobożna, ale to nie jest to samo. Nie byłam tylko pobożna, ale nie byłam bezbożna. A celowo tu podkreśliłam, 22.52, 1 sierpnia napisałam, że od dziś jestem bezbożna. Dlaczego? Niech ksiądz nad tym myśli i niech się ksiądz o mnie modli. Ten kamień, który spadł z moich pleców, ta wina moja, to wszystko, niech teraz ksiądz się za mnie modli, żebym była pobożna. Pani Joanno, czy pan Woźnicki może się o panią modlić? Jeszcze raz powtarzam, czy pan Woźnicki... Nie, panie Wojtku, nie, to jest ksiądz, dalej. Nie, panie Wojtku, nie. Przepraszam. I udowodnię to pani Joanno, że to, co zrobił, nie, panie Wojtku, to się pani przekona. I nikt mi nie będzie w stanie zaprzeczyć, ponieważ te dowody, które ja przedstawię, powiążę to wszystko, dobrze, będą to, bezsprzeczne. Dobrze, panie Wojtku, to pan zrobi. Na razie niech mi, proszę pana, niech mi pan da się wypowiedzieć. Dalej czytam. Proszę bardzo. Nie do wiary, to jest już następnego dnia, to było prawie o godzinie 1. A przepraszam, tak, pani Joanno, przepraszam bardzo. Pani Joanno, przepraszam. Tak? Przecież jak pani chce, żeby się za panią modlił, skoro on ma innego Boga niż my? No właśnie dlatego, że my nie mamy Boga, a jak mamy to diabła, to niech ksiądz modli się do Boga, żebym była pobożna. Nie, ma się o co modlić. Nie jest mu bo nie jestem ani pobożna, a jestem bezbożna i nie chcę lecieć, bo bym tu musiała epitety na siebie. Dobra, koniec tematu w tym względzie, panie Wojtku. Nie jest mu po drodze z nami. Żeby się modlił o pobożność własnych obietek. I niech się o mnie teraz modli. Niech się o mnie modli. A swoją drogą to 7 lat go wspierałam. Więc niech się modli. Bo nigdy się za mnie nie modlił, panie Wojtku. Parę razy go poprosiłam, spadli moi rodzice. Ale za te lata poparcia nigdy się za mnie nie pomodlił. Pani Joanno, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. To było do nas dobrze, razem, a w szczególności do mnie. I to jest mi też przykro. Ale to... Nie, już nie. Nie, nie. Dlatego, że mówię teraz o panu Woźnickim, nie o księdzu. Więc już mi nie jest przykro. Dalej. Napisałam następnego dnia rano. Nie do wiary. Jakim trzeba być ignorantem prawdy, żeby myśleć, że my, no pan i ja, robimy politykę na religii i księdzu. Bici, opluwani, wyszydzani, zastraszani, odsądzani od czci i wiary, od nienormalnych, skazani na samotną walkę. Bo tak było. Jeżeli to będziesz słuchał, księże Michale, tak było. I ludzie to potwierdzą. Broniłam księdza jak umiałam. Tak. Tak jak umiałam. Nie mam instrukcji żadnych mądrych, tak jak umiałam. Służyłam wiernie sprawie Wronieckiej. Wszyscy mnie nienawidzą w Polsce właśnie za to. No,
uogólniłam oczywiście wszyscy, bo mówię o tych wszystkich, do których się zwracałam o pomoc i atakowałam o ten brak pomocy, więc ci ludzie mnie znienawidzili. Wczoraj ksiądz, tak napisałam, zabił właśnie swojego żołnierza, bo czułam się jak żołnierz, jak obrońca. Po prostu obrońca się zawsze czuje żołnierzem. Swojego żołnierza za co zabił? Za wierność Bogu i ojczyźnie. Tak, i to moim zdaniem jeszcze strzałem w tył głowy. Mocne słowa, prawda? Tak. Tak, to był strzał w tył głowy, proszę księdza. Ale ja i tak będę, póki żyję, bić się o te wartości. Bo te wartości to nie ksiądz mi spoił, ani nawet ten posoborowy kościółek zaprzańców i zdrajców. Bo te wartości spoili mi moi dziadkowie, mój dziadek świętej pamięci Kowal, Jan Pieliński, i moi rodzice. I to dzięki nim utrzymała mi się wiara. Nie dzięki tym wszystkim przedsoborowcom, posoborowcom i innym, nie pojadę już to, kim. Bo wszyscy mi się dzisiaj zrównali do jednego wora. Do wora i do rzeki z nimi. Tak mi dopomóż Bóg. To było napisane 2 sierpnia, 6.54 rano. Tak, nie spałam dwie noce, pozwoliłam sobie na to. I dodałam, i proszę się za mnie nie modlić, ale za księdza. I jeszcze jedno na koniec. Bardzo proszę w moim imieniu przeprosić Państwa Kabulaków. Tak, przeprosić Państwa Kabulaków. A dlaczego? No to pan powie to po swojemu, ja to widzę tak. Zwracam im, napisałam, honor, cześć i rację. I rację. I proszę się nad tym dobrze zastanowić, proszę księdza. Zwracam im rację. Żegnam i życzę szerokiej drogi do Izgi Czwałtu. Ja, baba głupia z Kielc, no bo same głupie baby istnieją przecież na świecie według księdza. Jak tu ma być na tej ziemi wiara? I najświętsza ofiara? Ze znakami zapytania napisałam to. Proszę to przemyśleć, bo i z pustego i ksiądz Michał nie naleje. No skoro takie same pustaki są baby i tacy są głupi ludzie, to jak tu ma przetrwać wiara i najświętsza ofiara? Jak nie ma nikogo mądrego. I dopisałam jeszcze tak. I proszę się też nie martwić, bo tam, dlaczego to napisałam? Bo jedna z tam z wyrzuconych kobiet, jeden mąż wyrzuconej kobiety z pielgrzymki powiedział, straszył, że księdza zabije. Więc ja to dopisałam tak. I proszę się też nie martwić, ja nie mam męża. Tak, mój mąż mnie zostawił dla połowy młodszej i bawi się dobrze w życiu, więc nie przyjdzie się o starą babę bić. Więc ja nie mam męża i nie pojedzie księdza zabić, bo mógłby jedynie tylko podać mu rękę, jak równy równemu sobie, bohaterowi, tu jest w cudzysłowiu, bo takiego miałam męża bohatera, jak Huczko był, jak Huczko, jak Jacek Bielski, jak Hewusz, jak cała ta patologia i psychopatia, a jakaż to jest różnica dzisiaj dla mnie? Żadna. Oni też przecież kochają prawdę, panie Wojtku. Oni też kochają prawdę i z miłości do prawdy robią ludziom krzywdę. Wszyscy na kupę. I skończyłam w ten sposób. A polityka i religia to faktycznie ścieki i szambo najgorsze. Jednej i tej samej jakości. To znaczy udawanej miłości polityków do ludzi i księży do Boga. To jest wielki teatr i tu, i tu. Smutne to, że 7 lat mi zajęło myślenie babskie, głupie, uczuciowe, od taki syndrom sztokholmski, od strzelonej baby. I niech teraz ksiądz użyje sobie, napisałam śmiało, śmiało z wykrzyknikami. 2 godziny tortur zniosę, bo myślałam, że się odpali na mnie. Bo ja twarda jestem, jędza świętokrzyska, więc śmiało proszę księdza, proszę... bo jeszcze moim wrogom szyderstwa jest mało, więc śmiało, bo świętują i od wczoraj piją szampana. Tak. Także jeszcze to jest aktualne, jak tego ksiądz nie uczynił. Śmiało i 2 godziny i 4. Ja to wniosę. Niech się wrogowie cieszą. Mają powody ku temu. Tyle, panie Wojtku, co do SMS-u.
I tyle. I tyle. Wiedziałam, że w kościele jest bagno. Wiedziałam. Ale nie myślałam, że aż takie wielkie. Że to jest aż taka padlina. Aż taka padlina, która się sama już przeklina. Do tego stopnia. Czy został nam Pani Janno tylko... Nie chcę się dłużej babrać w tym, Panie Wojtku, nie chcę się dłużej babrać w tej padlinie. Jak mam odstrzelony umysł, bo dałam się wmanipulować w tą padlinę i przed, i posoborową, więc odcinam się od całkowicie. I od tej przed, i posoborowej. Ja, czcigodna panna, pani, przepraszam. Joanna z Kielc, Joanna bez czci i wiary, niech sobie teraz włoży różowe okulary, tak bym powiedziała. Pani niech sobie Anna. Włoży różowe okulary. To wtedy może zobaczę na nowo piękny świat i piękny święty Kościół i jego kapłanów. Pani Janno, proponuje pan, pani przejście księdza do Owsika? Wtedy będzie miał takie same. Dostanie w prezencie. Przykro mi, że jestem taki złośliwy, drodzy Państwo, ale nigdy bym nie przypuszczał, że ktokolwiek może przebić perfidię Zakrzewskiego. A jednak się myliłem. A jednak się myliłem. A ty Zakrzewski... To teraz jeszcze jedna moja uwaga, Panie Wojtku, bo mi się ale... przypomniało. Jeśli ja mam odstrzelony umysł i ksiądz tak stwierdził, to czemu ja 7 lat z tym odstrzelonym umysłem broniłam kogoś, komuś wrogowie zarzucają, że też ma odstrzelony umysł. To tutaj jest coś nie tak. Tutaj jest tak zwana podwójna lojalność. To, co, o czym mówiłem również, jeśli chodzi o pana Jacka. Tak, jemu można tylko podziękować za to, że uruchomił tą maszynę bezwiednie, bo oni sobie we dwójkę strzelili w kolano wbrew pozorom. Ale to było bardzo dobre. Nie może pani... W obydwa kolana. Tak. Ksiądz sobie strzelił w obydwa kolana. A tymi kolanami, proszę księdza Michała, byliśmy my. Ja z panem Wojtkiem, bo nikt inny księdza nie broni. Nie ma takich ludzi. Więc strzelił sobie ksiądz w obydwa kolana. Moje gratulacje. Przypominam, że bardzo wielu ludzi, którzy byli na naszym kanale, byli również za Woźnickim. Tak, za Woźnickim. Jak się teraz czują? Ano podobnie jak i my. Może i nawet są niektórzy gorzej, to znaczy na pewno nie od pani Joanny, ode mnie, dlatego że ja mam na szczęście taki charakter, że szybko przyjmuję, jest wystrzał, a później całkowity spokój. Tak jak teraz. Ja już nie jestem w ogóle na to denerwowany, drodzy państwo, może się tak to wydawać, ale miałem sporo czasu na przemyślenia, przejrzałem od A do Z te jego wypowiedzi od chwili, kiedy podjechał pan Jacek. Powiem wam otwarcie, że jak się tego faktycznie przesłucha ze zrozumieniem, to nawet do samego człowieka by się miało niebotyczne pretensje, a co dopiero do księdza. To nie, gdzie jest ta lojalność, gdzie jest ta pokuta, gdzie jest ta pokora, której rzekomo ksiądz próbuje... Ja wiem, ale ja muszę tutaj wtrącić, że oczywiście będzie tutaj mnóstwo argumentów, że przecież ja apelowałam, żeby na księdza charakter nie zwracać uwagi, że jest taki przykry. No i jak innych ochrzaniał, to tu będę miała muszę, od razu. Pierwsze co to muszę. Mi powiedzą, że innych to mógł. Ale jak dotknął Joannę, to się nie, obraziła. Muszę, nie, muszę pani ja, przerwać. Panie Wojtku, niech mi da pan skończyć. Nie obraziłam się o to, że mnie dotknął. Ludzie, nie obraziłam się, że mnie dotknął. Tylko dlaczego tak późno? Dlaczego mi tego nie napisał albo w SMS-ie, albo w e-mailu, albo w liście, albo w telefonie, który ode mnie dostał? Pani Joanno z Kielc, ma pani za dużą gębę? Krzyczy pani na ludzi? Ja sobie takiego obrońcy nie życzę. Więcej bym gęby nie otworzyła. O to mi chodzi. Pani Janno, ja jeszcze to inaczej wytłumaczę. Jeszcze raz państwa chciałem poinformować, że pewne rzeczy człowiek starał się inaczej
widzicie, jeśli chodzi o stosunek do trzy pielgrzymów, trzy do wiernych. Chodzi tu o zachowanie, prawda? O zwykłą proformę, która faktycznie była nadużywana. Ale to my nawet tłumaczyliśmy, że ksiądz po takich przejściach i tak dalej może w tej walce, w tych rzeczach nieraz przesadzić. Choć ja bardziej jeszcze broniłem tej kwestii, pani Joanna już bardziej, jak to się mówi, go tłumaczyła. Tak? A ja uważałem, że... Pani Wojtku, współczułam, jak panią Dorotę Ochrzaniu tak, napisałam tak, mu w liście. Tak. Ale pani, no, pani Dorota jest wiedźma, no to ja też wiedźma, no to wiedźmy tylko napisałam księdzu. No nikt nie chce księdza bronić, tylko wiedźmy księdza bronią. Tak, potrafiłam mu tak napisać. Ale tak się składa, że nikt księdza nie chce bronić. Ale chodzi o to, że ja nie mam zamiaru nawet się tłumaczyć czegokolwiek. Bo to nie chodzi o panią Jannę czy o nas. Byłyby na naszym miejscu tak. Inne osoby, to jeszcze raz powtarzam, byśmy zachowali się jeszcze mocniej. Bo jeżeli nastąpiło takie sprzężenie, drodzy Państwo, takie wywrócenie, bym powiedział, żółwia na plecy, no to jest naprawdę szok. Ale jestem cały szczęśliwy, wbrew pozorom, ponieważ nic dla mnie nie ma piękniejszego niż prawda, jaka by ona nie była. Uwierzcie mi. Najmniejsze kłamstwo jest gorsze niż najgorsza prawda. Najmniejsze kłamstwo jest gorsze niż najgorsza prawda. Panie Wojtku, jeszcze trzeba, ja muszę jednak też wrócić do tego, bo pewnie są zarzuty, że po co myśmy się tam pchali, wtrącali. To jest faktycznie księdza sprawa i wypchali się na siłę tam z pomocą. Nie jest tak. Jeżeli ksiądz, bo ksiądz powiedział, że to nie, żeby się nie wtrącać, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, co mnie też zabolało, bo nie o to, o co tu chodzi. Jeżeli jest to publiczne i publiczna była, był obrażony ksiądz, że jest psychopatą i jeszcze patostreamerem, czyli pan Kabulak zarzucił księdzu, że ani nie ma wiary i jeszcze jest psychopatyczny i ksiądz pod koniec tam mówi do ludzi, że i do pana Kabulaka, że powinien dostać w pysk czy w mordę, ażby się nakrył butami, ale nie ma tu z ludzi kto mu dać, powinna być żona, powinna to zrobić żona, ale żona nie zrobi, no to ktoś, kto by dał i tak dalej. Czyli tak jakby wołał o pomoc. To było jasne wołanie o pomoc księdza. Miał pretensje. Miał pretensje do pielgrzymów, że nie otworzyli. Tak. I myśmy poprosili, żeby ktoś dołączył, żeby się to rozładowało, żeby pomóc, bo może pan Kabulak odejdzie, nie będzie miał ksiądz komu prowadzić samochodu. Więc zaatakowanie nas z tej perspektywy, a sam krzyczy pierwszego dnia, że powinien chłop dostać w gębę, a później broni tego księdza, a z nas robi szmaty, to jest niewiarygodne. To jest po prostu niewiarygodne. Krzyczeć o pomoc, pomoc się wysyła, a ksiądz odwraca kota ogonem i mówi, że ogon ma, przepraszam, kot ma twarz pod ogonem. No to jest niesamowite. Tak, pani Joanno, z drugiej strony, jeżeli się patrzy na to, to co się musiało wydarzyć między nim prywatnie, skoro postąpił tak, jak PiS z PO. Tutaj się opluli, a za chwilę widać, że się nawzajem całują. Więc, no właśnie, więc co się musiało tak bardziej wydarzyć? Się to ciekawe robi. Co to się to dzieje? Jakie to są układy? Tak. Na tym Kabulaku, przepraszam, że tak mówię, ale to wyszło. I tak prawdę mówiąc, to dziękuję panu Kabulakowi, że spowodował tą prowokację, bo to była jakby lekka prowokacja. Doszło do pewnej dywersji i później księdzu nerwy puściły i dla mnie to się ksiądz po prostu odkrył na tej pielgrzymce. Ale pani Joanno... Nie szedł z cierpieniem, chociaż boso i tak dalej, i zrobią z niego świętego. Nie, tu puściły nerwy za bardzo. I ksiądz Woźnicki pokazał po prostu, że manipuluje ludźmi. Takie jest moje zdanie. Ale nie należy. Nie to szło. Majstersztyk, proszę księdza Michała. Majstersztyk. Nie, na,
Nie należy Pani Janno przepraszać Pana Jacka Kabulaka z tej przyczyny, że nasuwa się następne pytanie, skoro ma oks... Bo... Nie, ja mu dziękuję, ja go Ale nie Pani Janno, dziękuję mu proszę mi dać dokończyć. Jeszcze raz powtarzam, można mu podziękować za to, ale nie przepraszać, ponieważ człowieka, który ma podwójną lojalność, w tym przypadku o nim mówię również, bo gdyby tak nie było, to mając takie zdanie o nim, to co on tam robił? Pytanie się nasuwa, prawda? Co on tam robił? Nie będziemy tego rozgłaszać. Oni dobrze wiedzą między sobą. Zwróćcie tylko uwagę, jakim trzeba być zakłamańcem, żeby wspólnie sobie podać po cichu rękę po tym, co zaszło. A my, a w szczególności pani Joanna, biliśmy się o tą prawdę, drodzy państwo, i to chyba nikt nam tego nie może zarzucić, prawda, szczerze, bo przecież my za to pieniędzy nie bierzemy. My nie uprawiamy polityki na podłożach księdza Woźnickiego, czy kościoła, jak to boli. Tak, panie Wojtku, ale nie byliśmy ani na pielgrzymce, ani ja tam nigdy nie towarzyszyłam księdzu, więc jaka ja byłam obrończyni? Nie, ja nieraz mówiłam, są ludzie do modlitwy i do walki. Ma kobiety przy sobie, grupa ludzi i oni się modlą, a ktoś musi z zewnątrz też rozgłaszać to i bronić go medialnie, bo był dziobany przez kruki i wrony z każdej strony, aż mi się zrymowało. Więc po to byłam, żeby tą prawdę ogłaszać, że ksiądz taki nie jest, jak większość go wyzywa. Bo tak myślałam, że jest sprawiedliwy człowiek dziobany przez kruki i wrony. I do tego byłam. Ja nie musiałam ani tam jeździć i nie mogłam i nie będę się wytłumaczyć dlaczego. I nie muszę chodzić po pielgrzymkach, bo te pielgrzymki, które Novus Ordo robi, to ja za dużo wiem, co się dzieje na tych pielgrzymkach, więc obrzydły mi te rzeczy. Ksiądz pielgrzymkę ma faktycznie ciężko. To była mozolna pielgrzymka. I tu trzeba przyznać, że ciężka to była trasa dla tych ludzi. Ale tak jak mówię, nie muszę być i nie muszę tam klęczeć, żebym miała prawo i obowiązek księdza bronić, bo uważałam, że tego nikt nie robi i powinien ktoś robić. Pani Janno, za to, co zrobił, to od tego momentu on nie powinien iść się i kontynuować pielgrzymki, tylko pełzać się do samego końca. Tak. Nie, panie Wojtku, bo on się do nas nie przyznaje, on twierdził, że nawet nas nie ogląda, nie zna, więc ja się nawet bardzo cieszę. Pani Janno... Nie musi się przyznawać. Cieszyłam się, że się nie przyznawał, że o nas nawet nie wspominał, bo ja panu nieraz mówiłam. Dobrze, że ksiądz nas nie chwali i nie da nic. Panie Wojtku, tak mówiłam, bo jakby mnie tak pochwalił, to mnie byłoby ciężko go bronić. Już nie miałabym tej siły takiej. Więc ja się nawet cieszyłam, że on nie wspomina nic, że nie mówi, że tu są jacyś ludzie, co go bronią, bo by mi wytrącił, jak to się mówi, oręż z ręku. Tak mi było lepiej go bronić. Ale w tym momencie, kiedy zaatakował i się mówi, że do nas w ogóle nie przyznaje, to bardzo dobrze. To ja księdzu za to dziękuję. I bardzo dobrze i na tym kończymy. Pani Janno, chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz przytoczyć, a mianowicie krótki film, który był puszczony i został natychmiast skasowany. Miałem dokładne informacje przez jednego z naszych słuchaczy. Który zna księdza. Który zna księdza, tak. I przekazał mi, że ten 11-sekundowy film brzmiał. Smród smrodem Wojciecha w Normandii pogania. No właśnie. I trzeba sobie to zdanie, proszę księdza Michała, przerobić na swoją modłę. Pani Janno, pozwoli pan... księdza Michała pogania. Nie księdza Michała, tylko Wojciecha z Normandii pogania. Ja to wiem. Tak było powiedziane. Tak. Dlatego powiedziałam, że trzeba sobie teraz przerobić. To zwróciłam się do księdza Michała, no tak, żeby sobie przerobił na swoją modłę. Mhm. Że ten smród smrodem to może księdza Michała pogania. Pragnę jeszcze państwu powiedzieć, że to sam ksiądz stwierdził, że wszystko jest nagrywane, bo czy my się mamy czegokolwiek wstydzić? No cię pytam, czemu ksiądz to skasował? No przecież taki transparentny jest i skasował to?
Coś tutaj jest nie tak. A z drugiej strony był atak na nas, że my się mieszamy i nie powinniśmy się mieszać i go bronić. To tak jak w samych swoich. Pobili się, przeprosili się i po co my go bronimy? Nie powinniśmy. To czemu to leci w internecie? Ale proszę nie puszczać, proszę księdza Michała, że się księdzu dzieje krzywda i nikt nie będzie jechał z pomocą. Nikt nie będzie też księdza nienawidził, nie będzie ksiądz miał ani wrogów, ani przyjaciół. Proste, proste. Pragnę przypomnieć jeszcze jeden fragment, to łatwo jej zobaczycie, jak ksiądz zaczyna mówić o tych kwestiach w stosunku do nas i w pewnym momencie z dala mówi pan Zygarłowski, tak, tak, to było w tych materiałach. Witam ciebie, Judaszu Zygarłowski. I powiem ci tylko jedno. Słyszałam, panie Wojtku, to judzenie, to mnie przeraziło. Ja zawsze miałam dobre zdanie o panu Jakubie i zobaczyłam człowieka, który szczuje. Świetnie to robisz, panie Jakubie. Ksiądz stwierdzi, że nie wie nawet, co my gadamy, ale ty wszystko wiesz, bo odebrałeś telefon od pana Wojtka. No i wiedziałeś, z kim rozmawiasz i dziękowałeś za telefon. A tutaj się później do księdza szczuje na nas? To co wy za duet tworzycie? Judasz z kim? Ponieważ, żeby być wiarygodnym, choć nie powinienem tego robić, któryś z kolejny raz, najpierw niech mnie ktoś złapie na czymkolwiek, a zapewniam, że jest to niemożliwe, ale pokażę wam mimo wszystko, pani Joanno, jego SMS-a. A oprócz tego z nim rozmawiałam. Proszę bardzo. Już szukam, pani Joanno, sekundkę. O. No to ja, niech pan szuka, już pan znalazł? Już, pani Joanno, sekundkę. Bo tak, to ja znalazłem. Będę mówić. Znalazłem. Znalazłem. O, ponieważ... O, to jest, są dwa SMS-y. Jeden, ten wyżej, na niebiesko mój. Przybliżę tutaj najpierw mojego. O. No bardzo proszę, proszę. A teraz tu. Panie Wojtku, bo przeczytam. Ja musiałam swoje przeczytać, dobrze. Ale pan może właśnie pokazać. Tak. I teraz przeczytam. Bo to było po rozmowie. Pierwszego. Po rozmowie, tak? Tak. I po tej rozmowie napisałem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jestem Wojtek z Normandii. A nie, to było jeszcze przed rozmową. Przed. Tak. Najpierw przed, tak. Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jestem Wojtek z Normandii. Chciałbym wysłać osobę do pomocy, kierowcę, jeśli pan z księdzem wyrażą zgodę. Proszę odebrać telefon z panem Bogiem Wojtek Jankowski. Tutaj mi odpisał. Laudetor Jezus Chrystus. Panie Wojciechu, dziękuję za wiadomość i chęć pomocy. Na razie ksiądz i pielgrzymi nie potrzebują pomocy w kwestii kierowcy. Mam natomiast ważne pytanie. Czy zna pan jakiegoś człowieka z Iławy, który twierdzi, że z panem rozmawiał w kwestii odnalezienia pielgrzymki? Z panem Bogiem. Zadzwoniłem do niego, odebrał telefon i mu powiedziałem... Nie wiedział, z kim rozmawia, panie Wojtku. Jeszcze wtrącę. Pan Jakub wiedział, z kim rozmawia, skoro polegał na panu, czy pan wie, co za osoba była przysłana. Czyli jednak nas ogląda. Jakieś tam zaufanie musiał mieć do pana, skoro w ten sposób powiedział, czy zna pan tę osobę. W związku z tym, samo przez siebie, jeżeli potrzebował potwierdzenia ode mnie, no to chyba można by było sądzić, że to zaufanie jakieś powinno być, czyli nas ogląda. Oczywiście. A tym samym, pani Joanno, rozmowa była przyjemna, bo dlaczego miała być inna? Powiedziałem Jakubowi Zygarłowskiemu, że tak, jest to osoba, nie ma problemu, proszę się nią obawiać. Rozumiem, że możecie być akurat w pewnym stopniu bardziej ostrożni w tych tematach. Więc może się zgłosić jeszcze Łukasz i Adrian. To jeżeli to te imiona pan usłyszy, nie ma problemu, możecie spokojnie ich przyjąć do pielgrzymki. Podziękował mi i żeśmy się, że tak powiem, telefonicznie rozstali. To wszystko. Właśnie. I był miły w tej rozmowie, bo pan mi tu opowiadał, a ja później oglądam, a tam w relacji z księdzem
pan Jakub szczuje na nas. I to się nagrało i to było słychać. Także dziękujemy, tak. panie Jakubie. Bardzo dziękujemy. Przyszkalowaniu nas. Na podwójne lica. Na podwójne lico. Przyszkalowaniu nas, pani Janno, w taki sposób, pan Jakub powiedział, tak, tak, to właśnie z tych materiałów. Bezbożni, ci co w diabła wierzą, nie w jednego Boga i posypały się te wszystkie te. Także tu już nawet nie ma co poznawać, ale chciałbym, panie Wojtku. Chciałbym zadać pytanie, czemu podczas rozmowy było miło sympatycznie? Czemu? No właśnie. Czemu nagle było zaufanie? Kiedy to mogło prysnąć? Po naszych słowach, gdzie żeśmy stanęli w obronie księdza Woźnickiego, gdzie sam był zaskoczony, że nikt nie stanął w obronie? Czy my zachowaliśmy Oczywiście, się źle? Panie Wojtku, ja jeszcze muszę wrócić do tego. Przecież te słowa skandaliczne jak na księdza, że pan Kabulak to powinien dostać mordę, aby się nakrył butami, to tak taki wydźwięk miały jak wołanie o pomoc. Tak. Więc jak się ksiądz Woźnicki zachował? Woła o pomoc jak gwałcona kobieta, a później okłada torebką po głowie człowieka, który biegnie babę bronić, bo takie sytuacje się w życiu zdarzają. I to się zdarzają nierządnicom. To się leje z pijokiem, ale jak się ktoś włączy, to ten człowiek zostanie. No niestety tak się tu ksiądz zachował. Przykro mi, że aż takiego przykładu musiałam użyć, ale tak to wyszło. Pani Anno, przepraszam najmocniej. Ksiądz, powiedzmy, Woźnicki, zachował się dokładnie tak jak Maciej Maciak. Przypominacie sobie, jak Maciej Maciak, nie znając księdza, skrytykował go tak. w sposób haniebny? Nie znając. Tak. Za co myśmy Maciaka zrypali, bo nie za to, że powiedział na księdza, tylko za to, że powiedział, ja go nie oglądam, ale to jest ksiądz, który, no może się prokurator nim zajmie, bo on obraża ludzi i tak dalej. No i teraz wypadałoby pana Maciaka przeprosić. Nie, do pani końca, Anno, bo faktycznie pani i tak się zachował nie tak jak trzeba, bo nie można oceniać człowieka, jak go się nie słucha. Pani Anno. Ale teraz ksiądz zrobił tak samo jak Maciak. Mogliby sobie te dwa narcyzy rękę podać. Pani Anno, sekundkę. Jest jedna podstawowa rzecz. Ja zawsze będę bronił w danym momencie prawdy, żeby każdy wiedział, o co mi chodzi. I w momencie, kiedy słyszę kłamstwo w kierunku księdza Woźnickiego wówczas przez Maciaka, a mianowicie powiedział, że był promowany przez Brauna, że był również w Realu 24 ich pupilkiem. No to są kłamstwa i różne inne rzeczy. To były ewidentne kłamstwa. Ewidentne. Bez względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, to były kłamstwa. I w tym momencie ja postawiłem ultimatum Maciakowi. Powiedziałem wprost, że masz przeprosić księdza w takim stopniu, jak go obraziłeś, w tych proporcjach zachowanych. A tu ksiądz Woźnicki zachował się dokładnie tak, jak Maciej Maciak, obrażając nas. On jeszcze gorzej to zrobił. Obrażając nas w taki sposób, prawda? Nie znając, jak to on powiedział, tych osób. Ludzie kochani, tylko że Maciak powiedział to tak, proporcjonalnie. Tak, dokładnie tak, jak Maciak. Tak. Nie ogląda nas, ale z nas zrobił Belzebubów. No brawo, proszę księdza, brawo. Tak. Naprawdę z Maciakiem można sobie ręce podać. Oczywiście. Więc to jest adekwatne w 100%, drodzy państwo. My tu nie mamy zamiaru się użalać nad sobą, bo to nie chodzi o nas. Jeszcze raz powtarzam. Tu chodzi akurat o odsłonięcie się w tej kwestii, bym powiedział, księdza, który powinien być wzorem. Wzorem, jeśli chodzi o prawdomówność, a tu były zwykłe kłamstwa. Zwykłe kłamstwa ohydne. Nie wiem, co to się stało. Właśnie, panie Jacku Kabulak. A może pan się otworzy i wyjaśni tą sprawę. Panie Jacku, pan ma dużo więcej do powiedzenia. Tak. Może trzeba to powiedzieć. Ja końca, pana nie usprawiedliwiam. Gangrenę. Ja pana nie usprawiedliwiam, absolutnie ani nie przepraszam, tylko dziękuję. A dlaczego? Ponieważ pokazał pan podwójną lojalność, a to jest bardzo źle. Skoro pan wie o takich rzeczach, albo jeszcze więcej, tak jak rzekomo stwierdził, że mamusia mogłaby to potwierdzić, no to przepraszam najmocniej. Na co pan czeka? Bo nam nie będzie żal tego księdza. Jeżeli jest coś, czego nie wiemy, a się mija z jego prawdą. Nam nie będzie żal. My dalej będziemy kontynuować walkę o prawdę.
Tak samo jak pani Joanna powiedziała, że ona to, co ksiądz głosił, jeśli chodzi o walkę tam na górze, to ona o tym dobrze wiedziała. Tylko usłyszała potwierdzenie, których tych potwierdzeń praktycznie dzisiaj nie słyszymy. O to chodziło, drodzy Państwo, żeby to rozgraniczyć. Panie Wojtku, żeby ja to wszystko, co ksiądz Woźnicki mówi, wiedziałam. Miałam to wpajane i przez dziadka, bo też był w tym, na religii się znał, dużo rzeczy nam tłumaczył. Tak jak mówiłam, księży miałam w rodzinie, to nie było dla mnie aż takie wielkie czary. Ale samo zwiedzenie kościoła było wielkim zawiedzeniem dla mnie, dlatego tej prawdy szukałam. Ja ją sobie znalazłam, tylko później znalazłam księdza, który myślałam, że znalazłam faktycznie ziarnko gorczycy w tej beczce miodu, ale smrodu, bo to był taki miodzio. Takie miodzio mamy w kościele po Soborowiu. Już ludzie żygają od tego miodu. Nie stać by mnie... No, okazało się, że się pomyliłam, panie Wojtku. Pani Janno, nie stać by mnie było nigdy zagrywać z podwójną lojalnością. Nigdy w życiu. Bo widzi pani, jedna jest rzecz. Jeżeli ja widzę, że ktoś manipulantem jest, no to będę absolutnie to zwalczał, ale nie będę w tym tkwił. I nagle po jakichś kilku latach się coś odzywa, to co ty, człowieku, przy nim robisz? No to tak mi się przypomina ta scena, wie pani, z Radziwiłłem. To ty, Wołodyjowski, mówi, co ty tu robisz? Miłowałem go. Zostałeś przy nim, nieszczęśniku? No więc Zygarłowski, Jul Brynner, tak się będę nazywał, to chyba teraz Jul Brynner, będziesz teraz tkwił przy swoim panu, nieszczęśniku? Na miłość boską, ludzie, gdzie my żyjemy? No, tylko że panie Wojtku, w tym duecie to ja nie wiem, kto pierwsze skrzypce gra. Bo na to wychodzi, że chyba pan Jakub przed księdzem. Chwilami to tak myślę już. Bo... Więc kto tu jest Radziwiłł, a kto tu jest, to trzeba by się... To jeszcze wyjdzie, panie Wojtku. To zostawmy za przeproszeniem innym siłom. Innym siłom, nie tym ziemskim. Czyżby... Może to jeszcze wszystko wyjdzie. Czyżby, pani Janno, następne kwestie do zamiatania? Ja się tutaj na biskupie Rysiu skupiłam, a tu wychodzi na to, że nie jeden, jedyny biskup Ryś ma za pazurami. Pani Janno, swoimi, a rysimi. Czy można by ale było... Ale chyba dla mnie to oni wszyscy tacy sami teraz. Przykro mi, bo ludzie jak mnie teraz słuchają, to powiedzą, Joanna wiarę straciła? Nie. Wiara mi się jeszcze utrzyma dzięki poematowi Boga Człowieka, który przeczytałam. I w tym poemacie Boga Człowieka było tak dużo o Panu Jezusie i niewydrapanych, którzy go okładali, bili i prześladowali, że ten poemat wyzwolił we mnie tą obronę Chrystusa. I ona mi zostanie. Ale z księżmi nie chcę mieć nic do czynienia, ani przedsoborowymi, ani posoborowymi. Amen. Tyle mam do powiedzenia. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Moja wiara, pani Janno... Niech się ksiądz Woźnicki teraz o mnie modli, bo będzie miał o co. Nie. I tyle, panie Wojtku. A ja zakończę taką, żeby nie było tak smutno i tak rozpaczliwie i tak dramatycznie. Jest taka piosenka, zachęcam wszystkich moich słuchaczy do Lubelskiej Federacji Bardów. Tam śpiewają Marek Andrzejewski. Tytuł brzmi, raz na walcu, raz pod walcem. Życie polega na walce. Na walce lub na wyścigu. Raz pod dźwigiem, raz na dźwigu. I chciałabym powiedzieć tak, kochani słuchacze, że ja się tak czuję rozjechana jak ta trąbka, bo Olszańskiego też nie ukrywam, oglądałam wczoraj i pokazał sceny Flipa i Flapa. Tam jest taka scena, jak Flip kopie trąbkę, ona upada na drogę, no i przejeżdża ją samochód i zostaje taka płaściutka zjechana przez samochód trąbka. I Flap zaczyna płakać i później zaczynają się bić ze sobą. I dołącza grupka innych bijących się. I to byłoby takie resume, jak zaczęli się wszyscy bić i obrywać na sobie szaty, że zostali tylko w gaciach, a nawet i bez. To tak mi się trochę kojarzy, panie Wojtku, że to jest nasza dzisiejsza sytuacja polityczna. Już wszyscy wszystkich i wszyscy zostali w gaciach. I to w takich szmaciakach nawet, na tyłkach. Więc nie ukrywam, że miałam to wtedy taki najtrudniejszy czas. Przyjechałam z pracy, byłam zmęczona i
no nie będę się tu użalać nad sobą, ale im było bardzo ciężko. I ten program Olszańskiego mnie rozbawił. No i wróg, który powinien na mnie wylać pomyje, ja już tu nie będę wchodzić w relacje między nim, on mnie nie lubi, ja go nie lubię, nie o to tu chodzi. Chodzi o sam fakt, że ten program był tak dobrze zrobiony, że naprawdę uśmiałam się szczerze. I no i fajne to było. Tego mi było na ten dzień potrzeba i tak myślę, że ja taka ta rozjechana, natrąbiłam się na księdza, natrąbiłam i zostałam ja ta rozjechana trąbka na tej drodze. Pani Janno, koniec. Myślę, że będziemy kończyć, bo już godzina 15. Tak. Ja bym tylko chciał, jak pani pozwoli, podsumuję króciutko. I to jest również do czcigodnych słuchaczy. Otóż widzicie, nigdy człowiek nie powinien absolutnie zastanawiać się nad istnieniem wiary, istnieniem Chrystusa, nawet po takich przejściach. To powinno jeszcze bardziej wzmocnić, by ta walka była skuteczniejsza i mocniejsza. Po prostu, zwyczajnie. Nie przejmujcie się czymś takim. To jest bardzo bolesne, ponieważ my potrzebujemy przykładów. Natomiast pamiętajmy, że nad ludźmi największym przykładem jest Jezus Chrystus i dążenie Jego do prawdy. Tak. I to Panie Wojtku, kończąc, dla Pana jeszcze raz za to wszystko, co Pan zrobił, dedykuję piosenkę Jana Kondraka. Za nic do dodania dziękuję. To jest dla Pana i słuchaczy. Pieśń Dzwonu Wolności to jest dla wszystkich Polaków, żeby sobie czynili wolność pośród własnych żeber. To jest piękna piosenka, tylko powinna być, tam są dwie wersje. Ja zachęcam Państwa do wersji drugiej, z takiej linii Wyzwanie. I ona ma trochę inny tekst niż ta zwykła pieśń Dzwonu Wolności. No i oczywiście Polska. To są takie piosenki, które mi po głowie chodzą. Pożegnam się nimi, zachęcam tak nostalgicznie sobie je przesłuchać. Natomiast sama sobie, tak nieskromnie, powiem, że dedykuję piosenkę, którą kiedyś dedykowałam księdzu i Michał to pamięta na pewno z Anglii. A teraz pozwolę sobie ją zadedykować sobie. To jest piosenka W samą porę. W samą porę się połapałam i w samą porę, myślę, odchodzę. I to będzie piosenka dla mnie, Panie Wojtku. Tym kończę. Dziękuję Pani Janno również bardzo. I chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że Pani Joanna dalej będzie walczyć ze mną. Będziemy to robić troszkę w innym charakterze, ponieważ życie nasze co chwila uczy nowych wyzwań, jak i również rozwiązań. I to jest bardzo dobrze. Pamiętajmy, moi kochani, uczymy się całe życie. I tak umrzemy głupi. W pewnym stopniu, prawda? Dokładnie, Panie Wojtku. I tym miłym akcentem życzymy Państwu czcigodni, dobrzy i źli, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, z tym prawdziwym Panem Bogiem, tak, tym, który idzie w kierunku prawdy, a nie kłamie, nie manipuluje i nie udaje. Przybierajcie. Przedsoborowo czy posoborowo, nieważne. Niech nie kłamie, niech mówi prawdę. Niech idzie drogą prawdy. Tak jest, Panie Wojtku. Tak nam dopomóż Bóg i tak się będziemy bić z kapłanami czy bez. Tak jest. Jeżeli trzeba będzie się bić o tą prawdę, no to powiem tu tak jak Olszański. Będziemy się bić i bez księży. Damy radę. I tyle, Panie Wojtku. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Proszę sobie to przyjąć do siebie. Z Panem Bogiem. Tak, bo Pan nie ma 30 lat, Panie Wojtku. Tak jest. I tyle. Dziękuję bardzo, Panie Wojtku. Dziękuję.